Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że wreszcie po 2-3 latach mówienia, pisania o telematyce w ubezpieczeniach, czyli ubezpieczeniach komunikacyjnych opartych o styl jazdy kierowcy, wreszcie pojawiają się w Polsce. Kilka miesięcy temu pierwsze takie ubezpieczenie zakomunikował Janosik we współpracy z Hestią. Niebawem ma na rynku pojawić się w ciągu 2-3 tygodni drugi ubezpieczyciel, który coś takiego zakomunikuje. Ja gorąco w to wierzę, że w najbliższym roku, w bieżącym roku pojawią się jeszcze jeden, dwie takie oferty. Wszystko zależy od tego, jak taką ofertę poukłada sobie ubezpieczyciel. Idea jest taka, żebyśmy płacili składkę ubezpieczeniową uzależnioną od tego, w jaki sposób i ile jeździmy. Jeżeli jeździmy dynamicznie, jeżeli jeździmy agresywnie, kolizyjnie, ubezpieczyciel oceni ryzyko stylu naszej jazdy właśnie do wysokości składki. Jeżeli jeździmy bardzo poprawnie, ta składka powinna być niższa, ale to jest tylko ta jedna część, ten jeden kij. Drugi jest znacznie ciekawszy, to znaczy benefity, które mogą płynąć z takiego programu, z tejże polisy dla kierowców. Mogą to być na przykład wliczone wizyty w warsztatach samochodowych, może to być wymiana opon, może to być przysłowiowo kawa na stacji benzynowej. Także to wszystko jest w gestii tego, kto dostarczy tą ofertę dla kierowcy. Wszyscy chcieliby płacić mniej za ubezpieczenia. Natomiast prawda jest taka, że ubezpieczenia OC są już tak tanie, że w zasadzie nie bardzo jest z czego schodzić. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że polisa OC uzależniona od stylu naszej jazdy będzie tańsza, natomiast znacznie ciekawszym, znacznie fajniejszym rozwiązaniem byłby fakt, gdyby ubezpieczyciele zdecydowali się na dołożenie do tej polisy zupełnie innych benefitów, takich, których dzisiaj w ofercie ubezpieczeniowej jeszcze nie ma. Jeżeli kilka osób jeździ samochodem, to specjalne algorytmy, czyli firmy technologiczne, które stoją za tą stroną techniczną, potrafią ocenić na podstawie właśnie indywidualnych preferencji, stylu jazdy, zachowania, kto jest kierowcą w danej chwili pojazdu. Ponadto jest kilka możliwych wariantów. Może być wbudowane urządzenie do samochodu, które będzie łączyło się z naszym smartfonem, a innym wariantem jest tylko tak zwana miękka telematyka, tak przyjęło się tak mówić, czyli aplikacja tylko i wyłącznie w telefonie. W związku z tym to będziemy wiedzieli, kto jest kierowcą, bo kto z tym telefonem pojawi się, czy to pojawi się rodzic, czy pojawi się dziecko, czy pojawi się mąż, czy pojawi się żona. Także tu wariantów może być bardzo dużo, natomiast technologia w dniu dzisiejszym bez problemu sobie z tym poradzi.